Hej, jestem Sandra, słonecznie pozytywna. Dołącz do rodziny promyków, subskrybując ten kanał. Słuchajcie, w końcu pierwszy car vlog, siedzę w swoim już autku. Jestem bardzo podekscytowana, że nagrywam wreszcie dla Was ten filmik, ponieważ od początku, kiedy tylko zaczęłam kurs prawa jazdy, marzyłam o tym, żeby siedzieć w swoim aucie, gdzieś sobie pojechać i opowiedzieć Wam właśnie, jak wyglądało w ogóle u mnie zdawanie prawa jazdy, za którym razem zdałam, jakie były moje historie. Także jeśli jesteście zainteresowani, jak to u mnie wyglądało, to zapraszam do oglądania dalej. Przygotowałam sobie różową teczkę, w której mam wszystkie swoje niezdane egzaminy. Tak, egzaminy, ponieważ nie zdałam za pierwszym razem, choć było naprawdę blisko. Wzięłam też ze sobą zeszyt, w którym robiłam sobie notatki na teorii, tak, jak chodziłam na teorię, tutaj sobie robiłam różne notatki, także polecam Wam to, jeśli chodzicie dopiero na teorię, żeby sobie notować różne rzeczy. Przede wszystkim ja uczyłam się do egzaminu praktycznego, znaczy teoretycznego z aplikacji, do której dostęp dostałam od szkółki w książce, tam był kod, zalogowałam się, tam miałam bardzo dużo pytań i zaraz Wam opowiem, jak u mnie wyglądał teoretyczny. Także przygotowywałam się do teoretycznego właśnie z aplikacji, wszystkie praktycznie pytania przerobiłam, naprawdę typowo już przed egzaminem teoretycznym naprawdę kułam te pytania i się opłacało, No i generalnie kurs prawa jazdy bardzo dobrze wspominam, wszystko jak poznawałam i to jest dla mnie takie niesamowite, że teraz już siedzę w aucie, mam swoje, że nim sobie jeżdżę. Oczywiście teraz dopiero uczę się, jak naprawdę się jeździ. Oczywiście przepisy znam i tak dalej, technika jazdy i tak dalej, ale dopiero wiecie, teraz w różnych sytuacjach się znajduję i teraz dopiero będę tak naprawdę poznać prawdziwe życie kierowcy. Także... Tak jak wspomniałam, nie był to jeden egzamin, ponieważ nie zdałam za pierwszym razem, a za którym dowiecie się dopiero później, także oglądajcie z uwagą, żeby dowiedzieć się, za którym dopiero ja zdałam. I będzie, myślę, to pocieszające dla tych osób, które zmagają się z tym, że nie mogą zdać i zdają i nie zdawają. Niektórzy się niestety poddają, ale ja wiedziałam, że nie mogę się poddać. No. Swój pierwszy egzamin, teorię zdawałam, nie pamiętam kiedy, ale... Powiem Wam, to było coś wspaniałego, ponieważ teorię zdałam w ogóle za pierwszym razem na maksymalną ilość punktów. I słuchajcie, tak mi się w ogóle cudownie trafiło na egzaminie teoretycznym, że miałam dużo pytań, które przerobiłam właśnie w aplikacji, bo to było jakoś tak fajnie zrobione, że te pytania, które przerabiałam na aplikacji do egzaminu teoretycznego, właśnie to była jakby oficjalna baza pytań, no i one pojawiły się również na egzaminie teoretycznym. Także bardzo się z tego cieszyłam. Były niektóre trochę trudniejsze pytania, no ale jak się okazało, zdałam na full punktów, czyli wszystko umiałam i potrafiłam. No i co? No i byłam szczęśliwa, od razu chyba zapisałam się wtedy na praktycznym. No i z praktycznym już tak łatwo właśnie nie było. I w ogóle stoję niedaleko sklepu i chodzą tu ludzie, mieszkają w ogóle ludzie. Tutaj się może wydawać, że jestem gdzieś w lesie. Są tu tereny leśne, ale nie. Słuchajcie, nie? Więc tutaj w ogóle też proszę się nie martwić, nie stoję na jakimś pięknym trawniku. Tutaj są jakieś gruzy, różne rzeczy. W ogóle muszę uważać, bo tam jest taki spad w dół, żebym tam nie zjechała, ale spokojnie poradzę sobie. Mam nadzieję, jeśli jest ten filmik na kanale, to znaczy, że sobie poradziłam. Takie tereny. Takie tereny zielone. Zielone, a tu Benz, Lewiatan i domki. My first trip! Dobra, słuchajcie, tu śmiechy chichy, ale moja droga, zdawania prawa jazdy to była jedna wielka męka i wielki, potworny stres. Ile ja się wypłakałam, nazłościłam, najeździłam, to głowa mała. I tak, swój pierwszy egzamin praktyczny miałam 5 listopada 2021 roku na godzinę 8:40. I słuchajcie, moja kartka z tego egzaminu, ja zasłonię może dane tego egzaminatora, bo uważam, że nie jest to Wam do niczego potrzebne, wygląda tak, jest cała praktycznie zaznaczona. Jeździłam, słuchajcie, od 8:42 do 9:23 i możecie się zastanowić, o co chodzi, cała kartka zaznaczona, to ja już wracałam do Wordu. Otóż tak, słuchajcie, wracałam już do Wordu i popełniłam taki jeden głupi błąd. Ja już jeździłam długo. Starałam się być maksymalnie skupiona, ale niestety nie zrozumiałam jakiegoś głupiego, łamanego skrzyżowania. Ja przerabiałam różne te skrzyżowania, ja wiedziałam, jak się jeździ, tylko na egzaminie jechałam taką drogą, z takiej strony, z której nie jeździłam na przykład na jazdach ze szkółki i po prostu
jadę. Ja myślałam, że już mogę jechać, a okazało się, że muszę przepuścić gościa z naprzeciwka. No i on mnie zastopował. Egzamin przerwany. Słuchajcie, jak mi było cholernie przykro. Już tyle czasu jeździłam, już wracam do Wordy. Słuchajcie, ja nawet nie miałam świadomości, że ja wracam do Wordu, bo ja po prostu, no jeździmy sobie, no gdzieś tam, takie miałam poczucie może wewnętrzne trochę, że już może wracamy, ale tak do końca w to nie dowierzam. W ogóle stałam się, czy jest kadr, który nie ucina mi głowy. Teraz to zauważyłam, no ale trudno. I słuchajcie, wracam do Wordu i nie zdałam, bo wymusiłam pierwszeństwo. No i w ogóle egzaminator był bardzo miły, naprawdę. Nie stresował mnie, mówił do mnie spokojnie, pocieszał mnie w ogóle. No ale niestety stało się jak stało. Zrozumiałam swój błąd, już zapamiętałam to skrzyżowanie do końca życia. Już się nauczyłam z tych skrzyżowań, mam nadzieję, że tam na pewno się nauczyłam. Ale tamtego na pewno już będę pamiętała na całe życie. I po prostu uważam, że nic nie dzieje się bez przyczyny, że po prostu było to potrzebne, że nie zdałam tamtym razem, bo po prostu może gdybym jechała sama, bym nie zrozumiała, bym popełniała jakiś błąd głupi, który mógłby mi kosztować zdrowiem czy życiem. Także myślę, nic nie dzieje się bez przyczyny, było to potrzebne, że po prostu wtedy nie zdałam. Pogodziłam się z porażką, choć starałam się tak, wiecie, nie podchodzić do tego, że to jest jakaś porażka. No po prostu taki jest egzamin na prawo jazdy, że trzeba podchodzić do niego. Są te stresy, ale w końcu się musi udać. I tak właśnie staram się do tego podejść, także tak wyglądał mój pierwszy egzamin. Słuchajcie, drugi egzamin, drugie podejście. 9 listopada 2021 roku. Czyli słuchajcie, dosłownie kilka dni później. I tutaj słuchajcie, kartka wygląda tak. Czyli beznadziejnie w porównaniu do pierwszej, bo na pierwszym egzaminie stresowałam się dużo mniej niż na drugim. Nie wiem, jak to jest w ogóle możliwe, ale miałam taką właśnie historię w tym wszystkim, że im miałam więcej tych egzaminów, tym bardziej się stresowałam. Nie wiem dlaczego. Powinno być na odwrót, że pierwszym najbardziej, a im więcej, tym mniej, ale ja miałam jakoś na odwrót. I słuchajcie, co zrobiłam? Na placu oblałam za drugim razem i tutaj mam napisane cofnięcie pojazdu i mi silnik zgasł. Aha, czyli na wzniesieniu wtedy coś mi nie wyszło. Wtedy w ogóle miałam chyba niezbyt fajnego egzaminatora, który mnie pospieszał bardzo, był taki niemiły. Miałam też w ogóle na późniejszą godzinę, bo od 12 miałam ten egzamin, także nie polecam, polecam bardziej poranne godziny. Także tak, i słuchajcie, trzeci egzamin. To ile tych egzaminów? No słuchajcie, lecimy dalej. 8 już grudnia, słuchajcie, ja zdawałam zimą. Ja zaczęłam swój kurs prawa jazdy w lipcu. Poczekajcie, jak kończyłam 18 lat, to na pewno. Koniec lipca, początek sierpnia, coś takiego. Teorię miałam w jesień, no i praktykę zaczęłam pod koniec jesieni, początek grudnia, w sensie zimy, więc przez zimę zdawałam prawo jazdy i słuchajcie, 8 grudnia miałam na znowu 12. Trzeci egzamin i słuchajcie, jak się trafiło, jaka byłam ja szczęśliwa na tym egzaminie. Tak się trafiło, że trafiłam na tego samego egzaminatora, co za pierwszym razem. Mówię, Boże, to jest chyba jakiś dar z nieba. No ja muszę tym razem zdać, mówi się do 3 razy sztuka. Jak to jest 3 raz, to zdam. Ale niestety, znowu się nie udało. I historia tutaj wyglądała tak. Kartka trochę bardziej wypełniona. Jeździłam już po mieście, wyjechałam z placu, wszystko fajnie, ale nie zrozumiałam głupiej, prostej rzeczy. A czy wtedy ja w ogóle byłam rozkojarzona jakaś, zestresowana. I słuchajcie, co miałam zrobić. Egzaminator do mnie mówi, proszę wyjechać tyłem w prawo. Ja w ogóle, bo stałam na parkingu, co ja mam zrobić w prawo, ale to w którą kręcić? I w ogóle on do mnie mówi, że zadanie wykonane niepoprawnie. Mówię, ale tak sobie myślę, co ja zrobiłam nie tak? I wiecie, mogłam dopytać. On już po zakończonym egzaminie, gdy już oblałam, powiedział, że przecież mogłam go zapytać. Dopytać, co, bo na przykład to też w sumie zależy od egzaminatora, ale to wam później powiem, ale ten mi powiedział, że mogłam dopytać, co ja mam na pewno zrobić. Mogłam też powiedzieć sobie na głos, skręcam, w ogóle ja chyba mówiłam na ten, powiem wam, to był taki emocje, taki stres, że ja teraz mam trochę takie wspomnienia urywkowe i niektórych rzeczy już trochę pozapominałam, bo to już naprawdę było dawno, ale tak, mówiłam w ogóle chyba na głos do siebie, że chyba skręcić w prawo i on w ogóle do mnie powiedział po oblanym egzaminie, że dawałam kierunkowskaz chyba w lewo, a kręciłam w prawo albo na odwrót. No i jeszcze raz miałam to wykonać zadanie. W ogóle nie wiedziałam, o co chodzi, bo myślałam, że dobrze kręcę, ale chyba dałam, nie wiem, coś było. I potem jeszcze raz zrobiłam ten sam błąd i on powiedział, że w złą stronę kręciłam, że chodziło o tyłem w prawo, czyli miałam kręcić kierownicą w prawo, ja kręciłam chyba w lewo. Nie wiem, w ogóle coś mi się pokręciło wtedy.
No i niestety, mimo że miałam z tym fajnym egzaminatorem, no to się nie udało. Niestety do 3 razy sztuki. Do 3 razy sztuka. Co ja chcę powiedzieć? Chodzi mi o to, że mimo że to było do 3 razy sztuka, to i tak się nie udało, ale się nie poddałam, choć naprawdę już nerwy brały górę. To było 8 grudnia. Następny egzamin miałam 20 grudnia. I słuchajcie, nie pamiętam, którego to dokładnie było, ale byłam, tu chyba byłam jeszcze z koleżanką. Wiem, że na jeden egzamin pojechałam w ogóle sama. Była śnieżyca w ogóle, była jakaś burza śniegowa, wichura, grad, pioruny biły, a była zima. Ja w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje. Poczekajcie, w ogóle wezmę sobie, zamknę okno, bo mi zimno trochę. Okej. Okay. W ogóle śmiać mi się chce, bo tu są te domki, jakiś pan się na mnie patrzy z balkonu, ja pierdzielę, co tu się dzieje. Ale dobra, wracamy do egzaminu. Więc 20 grudnia, słuchajcie, znowu głupoty. Ja miałam takie mieszane, że raz na placu oblewałam, raz na mieście. Ostatnim razem było na mieście, teraz słuchajcie, znowu na placu. Kartka wygląda tak. I słuchajcie, miałam egzamin w ogóle późno, na 13:20. I tym razem, słuchajcie, na łuk oblałam, jaka ja byłam zła, bo mi łuk za każdym razem perfekcyjnie wychodził. Potrąciłam pachołek, nie wiem, czy przy wycofywaniu, czy do wjeździe przodem, już nie pamiętam tego dokładnie, ale byłam tak zła na siebie, no kurde, jak to? Przecież jeździłam i po mieście, i jeździłam po łuku, jeździłam w sensie, jakim cudem ja teraz oblałam na łuku? Co to w ogóle się dzieje? Ale mówię, no nic, nie mogę się poddać, choć powiem wam, to już, który to był już egzamin? Poczekajcie, 4. To już był 4 mój egzamin na prawo jazdy. Jeszcze przed nami kilka. Uzbrojcie się w cierpliwość. W ogóle ciekawa jestem, ile ja gadam, ale tutaj mi się nie wyświetla. Sobie może spojrzę w telefon. Nie wiem, z kilkanaście minut na pewno. I słuchajcie, następny egzamin miałam 5 stycznia. Czekajcie, czy ja coś tu nie... Nie, dobrze mówię. 5 stycznia, bo tam jeszcze był grudzień. Więc już nowy rok, słuchajcie. Na godzinę 11. I słuchajcie, nie, no co tu się w ogóle podziało? A, tutaj była ta śnieżyca, bo teraz jak sobie przypomniałam egzaminatora, to sobie przypomniałam sytuację. Tutaj pojechałam w ogóle sama pociągiem, ja się potwornie, strasznie się stresowałam. Ja byłam na skraju po prostu ataku paniki w pociągu, naprawdę, jak ja się stresowałam, bo mi bardzo zależało. I słuchajcie, trzeba mieć jednak takie coś w sobie, żeby jednak trochę na wywaleniu podejść do tego wszystkiego na luzie. Ja wiem, że to się... Nie da się podać na luzie, ja wiem, ale jak najbardziej nie skupiać się na tym, że za wszelką cenę muszę zdać. Uda się to, uda nie to nie. Starałam się tak myśleć, choć naprawdę się strasznie stresowałam. Ale mówię, dobra, pojechałam, dam radę, w ogóle dzwoniłam do mamy, żaliłam jej się, w ogóle strasznie się stresowałam. No i poszłam taka zestresowana, jeszcze wtedy ta śnieżyca była, jakiś grad, pioruny, śnieg, nic nie było widać, w ogóle miałam straszne opóźnienie, straszne miałam opóźnienie, pamiętam, na ten egzamin, chyba z ponad pół godziny czekałam i czekałam i czekałam, oni musieli odśnieżać te samochody. No i słuchajcie, kartka jak wygląda, znowu na placu oblałam, tym razem przy tutaj... Pojazd poza polem zatrzymania i miałam drugie podejście, tak? I potem do przodu potrąciłam pachołek, pamiętam. Byłam tak znowu za siebie zła, no mówię, no co jest z tym łukiem? No przecież za każdym razem mi wychodził, to jest wręcz niemożliwe, co się dzieje. Ale mówię, no nie poddam się, nie poddam się, lecimy dalej. To był 5 egzamin, słuchajcie. 6 egzamin, 17 stycznia. Tu byłam tak zła, zobaczcie, jak ta kartka jest podniesiona. Ja byłam ją już na skraju wyrzucenia po prostu. Pojechałam chyba wtedy też sama, z tego co pamiętam, pociągiem, bo w ogóle zdawałam w Częstochowie. I słuchajcie, egzamin miałam na 12:30, wyjechałam na miasto, kartka wygląda tak, jeździłam sobie, wszystko fajnie. Egzaminator nie był jakiś super, a mówię, dobra, to nie jest najważniejsze, najważniejsze jest, żebym jeździła. Słuchajcie, przez cały egzamin czułam spokój, byłam skupiona maksymalnie, naprawdę. I on do mnie podczas jazdy, że jak... Nie dałam kierunkowskazu na prawo, bo pamiętam, że wiedziałam, że muszę dać na lewo, ale potem jakoś zjeżdżałam na prawo i już nie dawałam tego kierunkowskazu. On mi zwrócił uwagę, mówię, dobra, dobra, potem zapomniałam drugi ten raz. No i on mówi, no, że egzamin jest przerwany, że 2 razy błąd popełniał. Mówię, no dobra, ale się pyta mnie, czy chciałabym wrócić do World of Auto. Mówię, dobra, mogę pojechać, bo jakby
mogę się dalej przejechać, jakby popróbować jeszcze, jak mi się w ogóle jeździ. No i wracamy. I słuchajcie, on mi jeszcze wypełniał tą kartkę. Ja nie wiedziałam, o co chodzi. Wydaje mi się, że on chyba chciał mi dać drugą szansę. On mi w ogóle nie wpisał tutaj, że nie zdałam przez kierunkowskazy, tylko słuchajcie, jaka była sytuacja. Ja zapomniałam o tym, że na egzaminie, na prawo jazdy, mimo że ktoś cię wpuszcza, a ty masz mu ustąpić pierwszeństwa, to nie możesz pojechać. A ja chciałam ruszyć, bo ktoś mi pokazywał ręką, chciałam, mówię sobie, no jak w normalnym życiu też mnie ktoś puszcza, no to mogę przecież jechać. Otóż na egzaminie tego zrobić nie wolno. No i on mnie zastopował, ja takie, co jest, no przecież mnie wpuszcza, sobie myślę, i normalnie tak mi się na łzy zebrało. Ja mówię, nie, no nie wierzę, już tyle jeździłam i czułam, że tą szansę mi dał w ogóle. No i stoję na parkingu, on mi mówi o tych kierunkowskazach i potem mi wpisuje, że nie ustąpienie pierwszeństwa, nie zastosowanie się do znaku. Ale mówi, no ale wiesz, że powód był inny, bo tu o te kierunkowskazy. Wskazał mi, nie, nie wierzę, po prostu nie wierzę, co tu się stało. A mówię, dobra, najwyraźniej to znowu nie był ten czas, kiedy miałam zdać to prawo jazdy, czyli 17 stycznia, zima. Znowu to nie ten czas. Słuchajcie, to był już 6 egzamin. Zobaczcie, ile ja już tych kartek mam. I przed nami, słuchajcie, zbliżamy się powoli do końca. Mój 7 egzamin był 1 lutego, dalej zima, na 11:30. I znowu jest to, że oblałam na placu. I znowu na łuku, słuchajcie. Ja wiem, że w ogóle łukiem bardzo dużo osób się stresuje, ale naprawdę da się to ogarnąć. I mimo, że właśnie ja miałam tak, rozmaicie, że raz na mieście nie zdawałam, raz na łuku czy na wzniesieniu, to ja łuk mimo wszystko miałam, tylko po prostu ze stresu jakoś, nie wiem. A i w ogóle jest bardzo ważne ustawienie fotela, naprawdę. Ja w ogóle miałam jakiś taki czas, kiedy źle ustawiałam sobie fotel. I ja na jazdach w ogóle nie byłam o tym uświadomiona. Dopiero tata mi powiedział, jak z nim sobie tak trochę jeździłam tym swoim autem gdzieś tam. To powiedział, a czemu ty masz tak blisko przysunięte te nogi? Przecież ty masz tu zaraz kierownicę, ty weź se to oddal. I mi do mnie tak dotarło, że ja źle ustawiałam w ogóle fotel na egzaminie. Słuchajcie, jak to jest ważne, żeby dobrze sobie wszystko ustawić. Najpierw fotel, lusterka w ogóle. Bo jak to se źle ustawicie, to źle zrobicie łuk, bo będziecie źle wszystko widzieć. I ja przez to, że ja miałam w ogóle jakoś mało miejsca, miałam bardzo w ogóle jakoś skurczone nogi, bo cały czas miałam w głowie, że nogi muszą być jakoś zgięte, w ogóle co? To przez to właśnie ten mi łuk nie wychodzi. Dopiero tata mi powiedział, że mam co oddalić i słuchajcie. No i na tym szóstym egzaminie, tak szóstym, nie, siódmym, przepraszam, to jest siódmy, nie zdałam na łuku, potrąciłam pachołek, nie wiem, czy przy wycofywaniu, czy w wjeździe, w każdym razie potrąciłam. I słuchajcie, już ostatni egzamin, moja szczęśliwa ósemka. Moja, w ogóle liczba 8 u mnie się jakoś przejawia w życiu. To jest w ogóle liczba szczęścia i sukcesu z tego, co czytałam. Słuchajcie, piękna data, bo 9 marca, dzień po Dniu Kobiet, za 8 razem, słuchajcie, zdałam swój egzamin na prawo jazdy praktyczny. Miałam na godzinę 10. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Pozytywny, nie wiem, czy widać. Wszystko zaznaczone pięknie. I słuchajcie, pojechałam w tamtym dniu w ogóle sobie z mamą. Czułam w ogóle mega wsparcie od niej, naprawdę. Potrzebowałam chyba tego, żeby jednak mama ze mną pojechała, bo jak byłam sama czy z kimś innym, to jednak nie było to. Ona mnie bardzo wspierała, ja sobie z nią rozmawiałam, także pojechałam sobie z mamą na ten egzamin. Stresowałam się, choć czułam, że to jest chyba ten dzień, kiedy ja w końcu zdam. Że to, że ze mną mama pojechała, że jakoś taką passę czułam, jakby nie wiem, jak to wam wytłumaczyć. Ja w ogóle też jestem wierzącą osobą, ja się bardzo modliłam przed egzaminem, w ogóle rodzina się za mnie modliła. Zawierzyłam się Bogu i w ogóle. I w ogóle to był piękny, słoneczny dzień. Już wiecie, wiosna szła, bo to już marzec. Nie było już śniegu. No i słuchajcie, trafił mi się tak wspaniały egzaminator. Naprawdę, jeszcze lepszy niż ten, którego miałam za pierwszym razem. Jakiś młody w ogóle on był. I on do mnie w ogóle na początku się zapytał o samopoczucie, skąd jestem, że słyszał, że w zawierciu mają zrobić worda. Do niego, że tak, że nie wiem, czy to dobrze. W ogóle za chwilę z nim pogadałam. I w ogóle taki był naprawdę w porządku, taki życiowy, że dało się z nim porozmawiać. No i słuchajcie, pip, pip, pip. Auto mi tutaj, bo to jest tam. No nie wiem, coś tutaj pika. Jeszcze w ogóle muszę się obeznać ze swoim autem. No nieważne. No i ja w ogóle czułam, że jest to naprawdę fajny egzaminator. Skupiona byłam przez całą jazdę. Wierzyłam w to, że mi się w końcu uda. Zrobiłam łuk, wszystko wzniesienie za pierwszym razem. Wjechałam na miasto.
On w ogóle też, wiecie, nie wywołał ten egzamin trójmiarowy presji, bo tak jakby zajął się bardziej sobą. W sensie, no oczywiście patrzył jak jadę i tak dalej, dawał mi różne zadania do wykonania, ale miałam wrażenie, że jakby, no naprawdę, to też, wiecie co, jest kwestia trochę szczęścia, żeby trafił wam się ktoś fajny. I naprawdę, mi się trafił za tym ósmym razem fajny egzaminator i to jest po prostu to, że to był czas, kiedy miałam zdać to prawo jazdy. I słuchajcie, no tak wyglądała mniej więcej moja historia. Mogę wam tutaj dać kilka, nie wiem, jeszcze radczych wskazówek, choć one się przejawiały podczas tej mojej gadaniny. Także tak, co wam mogę tutaj doradzić? Jeśli macie możliwość, pojedźcie z kimś, z kim macie dobrą relację, komu ufacie. Pijcie melisę. Powiem wam, ja przed pierwszym egzaminem piłam regularnie melisę chyba przez tydzień, czy nawet dwa, codziennie, wieczorem i czasem też rano. I powiem wam, że jednak coś było w tym, bo przed pierwszym egzaminem naprawdę czułam się tak wyciszona. Ta melisa myślę, że mi pomogła. Co wam jeszcze mogę doradzić? No pamiętajcie, żeby sobie wszystko dobrze ustawić. No i jeśli jesteście po zdanym egzaminie na prawo jazdy, to dajcie znać, za którym razem zdaliście. W ogóle jak to teraz wygląda, bo słyszałam, że w ogóle mają podnieść bardzo ceny, jakieś też różne chyba inne rzeczy wprowadzić, więc nie wiem. Teraz wydaje mi się, że będzie dużo trudniej zdać w ogóle egzamin na prawo jazdy. W każdym razie to była naprawdę ciężka droga, ale jest już ona za mną. Teraz będę, mam nadzieję, bezpiecznym kierowcą. Mam nadzieję, że nigdy mi się nic nie stanie na drodze i tego życzę również wam, kierowcom, którzy mnie oglądają. Oraz osobom, które chcą zostać kierowcą. Także co, wydaje mi się, że wszystko wam opowiedziałam, mniej więcej jak to wyglądało. No wiecie, tak jak mówiłam, ja większość tych rzeczy pozapominałam. No, ale teraz tak, filmik, pierwszy car vlog jest nagrany, opowiedziałam wam mniej więcej jak moje zdawanie prawa jazdy wyglądało. Także mam nadzieję, że wam się podobał taki filmik. No i będę, myślę, więcej nagrywać autko, jakieś car vlogi. Planuję sobie teraz różne wycieczki, chcę się rozjeździć, gdzieś sobie pojechać. Także mam nadzieję, że będziecie oglądać te wszystkie moje dokonania. A tutaj mam czas, dobra, więc gadam 22 minuty już. Jak potnę filmik, będzie krótszy, ale mimo wszystko długo już gadam. Także tak, mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Ja jestem Sandra, słonecznie pozytywna. Dołącz do rodziny Promyków, subskrybując ten kanał. Także pa, pa!